chciałam zapytać Panią o te właśnie stosunki międzykulturowe, czyli Pani kierunek studiów, ten, który Pani ukończyła. Czy Pani uprawia ten zawód, czy Pani planuje przyszłość związaną ze swoim wykształceniem? Myślę, że zdobyte przeze mnie wykształcenie wykorzystuję cały czas. Pracuję z ludźmi, piszę książki, prowadzę warsztaty dla kobiet. I myślę, że zdecydowanie jakby w przyszłości chciałabym iść w tym kierunku, chciałabym prowadzić szkolenia, być coachem. Ale jednak moja największa miłość, jaka jest, to jest scena, więc staram się pogodzić moją miłość życiową i moje wykształcenie. Pani Kasiu, czyli Pani będzie konkurencją dla Mateusza Grzesiaka, Kamili Rowińskiej i innych trymówców motywacyjnych? Nie będę absolutnie niczyją konkurencją. Rynek jest tak szeroki, że się pomieścimy wszyscy.